transformuje się w niej ta przestrzeń życiowa i ten świat, który ją otacza, przez co jest tak mocno związana z, no, z przyrodą. Ja lubię kłoskę, bo ona nie kłamie, ona nie jest złośliwa, ona jest tak trochę zero-jedynkowo postrzega świat, ale jest w tym wszystkim, wydaje mi się, autentyczna, bez manipulacji, bez szukania jakiejś korzyści. Powiedz mi, jak w tym spektaklu budowana jest magia? Tam było to ujęte rzeczywiście w formę tej gry planszowej, która cały czas ewoluowała, prawda? Tak. A tu u nas bardziej, wydaje mi się, że magia, polega chyba tutaj na języku Tokarczuk. Że na poetyckości baliśmy się tego, a nie chcieliśmy też stracić tego języka. Wtedy Pan Bóg, wzruszony ich pobożnością, wysyła ciepłe wiatry, które zabierają dmuchawcowe dusze do nieba. Bóg przejawił się w jagodach wielkości śliwek, które dojrzewały w słońcu tuż pod domem kłoski. Większość ważnych rzeczy jest poczwórna. Zachód, północ, wschód, południe, zima, wiosna, lato, jesień, kwaśne, słodkie, gorzkie słono. Czuwajcie, psowie! Pilnujcie tego drania! Bardzo dotyka mnie, jest mi bardzo tak blisko do Ruty. Ruta mnie dotyka boleśnie. Pokaż mi je wszystkie od razu. To się tak nie da robić. Czy martwe? W tej sztuce odgrywasz postać Izydora, który jednocześnie jest narratorem. Chciałbyś coś więcej o nim powiedzieć? Nie znam w ogóle, nie znam książki, nie znam postaci, nie wiem w ogóle. Nie znam autorki, nie wiem o co chodzi. Nie, nie. Jakiś dostaliśmy jakiś tekst i próbujemy wrzucić ten tekst trochę w życie. No dobrze, to powiedzcie jeszcze, jak układa się praca z pierwszym po Bogu, no i zresztą ekipy. Ja myślę, że to jest najgorsze, bo fajnie by było teraz jakieś takie pikantne szczegóły z prób dawać, ale my nie mamy, bo nam było tak cudownie, bo Igor jest właśnie i spokojny, i cierpliwy, i jest nam tak cudownie z nim i daje dużo przestrzeni, wolności i właśnie no jest takim dobrym bohaterem tego naszego spotkania i wiemy, właśnie, że to jest mało atrakcyjne medialnie. Ja też chciałem powiedzieć, że reżyser nas tam piłował coś, ale no kurczę, nie da się. Właśnie akurat powiedzieć się niemiłe, a Ola ma urodziny, chciałam zauważyć. Ja właśnie miałam... chciałam jeszcze to podjąć, ten temat, że poczułam się swoją. Zgłoszę komu, żebyście atakowali pierwsze samogłoski. I końcówki. Pierwsze samogłoski? Tak, atakować.
Czyli na samogłoski na początku wyrazu. Tak. Ale! Tak. Izydor! Nie, no ja chcę powiedzieć, że mówię, tylko że się wspaniale tutaj bawimy. Nie jest prawda, my się nienawidzimy, nie lubimy się i razem jesteśmy tylko wtedy, kiedy jesteśmy na scenie, a tak to nawet dziewczyny tak naprawdę garderobę dzielą. Jedna wychodzi, to druga przychodzi i tak dalej. Pomimo tego, że nie jest zawsze do śmiechu, ale też się wspólnie wzruszamy i jest nam razem bardzo dobrze, jest nam już smutno, że to się kończy.